12 czerwca przypada wspomnienie świętego Onufrego Wielkiego, pustelnika. Onufry, z języka greckiego pasterz osłów, żył w Egipcie na przełomie IV i V wieku. Po zakończeniu edukacji w klasztorze Hermopolis przez ponad 60 lat przebywał samotnie na pustyni w pobliżu Tebajdy. Jest przedstawicielem wielkich pustelników pierwszych wieków. Jak święty Paweł Steb, pierwszy pustelnik, całe swoje życie spędził samotnie na pustkowiu. Podobnie jak święty Paweł pustelnik odkrył i wsławił święty Antoni, tak świętego Onufrego odkrył święty Pafnucy. Według podania całym okryciem Onufrego były właśnie włosy i broda sięgające do kolan. Święty Pafnucy podaje w historii Onufrego legendę, że Onufrego żywiły codziennie anioły, a w każdą niedzielę przynosiły mu komunię świętą. Na ręku świętego Pafnucego Onufry, jako starzec, oddał Bogu ducha. Według liturgii greckiej śmierć Onufrego miała miejsce 12 czerwca. Rok jest nieznany. Było to jednak zapewne w wieku IV, gdyż datę śmierci świętego Pafnucego zwykło podawać się w roku 380. Kult świętego Onufrego bardzo rozpowszechnił się na wschodzie. W Konstantynopolu miał on dwie kaplice wystawione ku jego czci. Także w Rzymie ku czci Onufrego wystawiono kościół. Obecnie jego relikwie spoczywają w Sutera na Sycylii. Jest patronem mnichów, dorożkarzy, pielgrzymów, tkaczy. Szczególnie czczony jest w kościołach wschodu. W ikonografii świętego Onufrego przedstawia się z długimi włosami i brodą. Jego atrybutami są anioł z hostią, czaszka, grota przy źródle, dwa lwy kopiące mu dół, korona, kruk z chlebem w dziobie, krzyż w dłoni oraz łańcuch wokół go opasujący. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce święty Onufry wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam zostawiłeś w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.